Ty miałeś kapelę, nie? Miałem, ale chujową. Ja jestem głodny, chciałbym umrzeć przejedzenia miłością. Ha! Ale strasznie śpiewałem. To było najgorsze na świecie. No ja śpiewałem, ale to było najgorsze na świecie. A kto pisał teksty? Ja, ale to naprawdę było złe. Głodny, 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 głodny. To był okres nędzy, wypaczeń. To było tak, że poszliśmy, to już się gra? Tak. To już się gra, to się super, nagrywa. Że mnie podpuściłeś. To było tak, że my chcieliśmy być jak Arctic Monkeys. Nie? Jak to? Arctic Monkeys, był taki brytyjski zespół. Okay. No i to było 10 ponad lat temu, tak? Mm-hmm. No i weszliśmy do studia i byliśmy bardzo nastawieni na to, żeby być brytyjską jak kapelą. Arctic Monkeys. Tak, i poszły trzy akordy i kurde, to wyszło z tego pijama porno łamane przez Happy Set i wyszły te słowiańskie piardy i nie da się z tej naszej duszy tego wywalić, rozumiesz? To jest straszne. Pogrążam się w twoim smaku. Jesteś słodka jak lody. A kto pisał teksty? Ja pisałem. To zaśpiewaj coś. Najgorsze. Dawaj. Najgorsze. Czekaj, co tam było? Ja jestem głodny, chciałbym umrzeć z przejedzenia miłością. Stary, ja miałem wtedy... Wow, ale to jest romantyczne bardzo. Bardzo, czekaj. A drugi chce rozdać głodny, miód na twoje ciało. Chcę je zlizywać ciebie całą. Ja jestem głodny, chciałbym umrzeć z przejedzenia miłością. Mein Kampf. Mein Kampf UK. A wiesz, dobre. Że miałem wywiad w TVB3 kiedyś z Mein Kampf UK, to ci powiem, jak to wyglądało. Okay. Jacek Wroński, kojarzysz taki dziennikarz? Tak. Zaprosił nas do swojego programu i wywiad wyglądał mniej więcej tak. Są ze mną w studio chłopaki z Mein Kampf UK. Dlaczego UK? A ja odpowiadam, bo jesteśmy z Anglii. Na co Jacek Wroński mówi, to zupełnie jak Paul McCartney, zobaczmy jego nowy teledysk, dziękuję. Bardzo chciałbym próbować ciebie, niezależnie od pory. Kurde, stary, to był taki gastro-rock. A wiesz, że teraz zdaje się, że można, jest jakaś depilacja woskiem. Ja to znam od wielu lat. To nie naprawdę wiem, to nie jest nowość. Nie depiluję, ale czytam, ja lubię czytać. Odkąd, o depilacji? Odkąd spałem u mojego wujka. Z kim? Bez wujka, spałem. Okay. Wujek jest ginekologiem i spałem w jego gabinecie. Okay. I tam była biblioteka. I tam była książka Patologia układu rozrodczego. I od tamtej pory jestem bardzo ciekawy świata, powiem szczerze. Ja rozumiem. A czy udało ci się sprawdzić te różne rzeczy w naturze? Coś znaleźć? No. Nie miałem tego pecha, wiesz, bo tam były naprawdę takie wynalazki, które współczuję. Ale sam organ widziałeś kiedyś? Raz. Czy u kogo? U znajomych. Rozumiem. Dalszych. W domu, na chacie widziałem, no. Do wszystkich bez limitu! 10 giga za 25 zł! Kto chce mieć tak tanio? Ale dziewczyny na to leciały, czy nie? Bo wiesz, po co się zakłada kapela typu Arctic Monkeys. Ale przecież popatrz na mnie, ja nigdy w życiu bym nie założył kapeli z innych pobudek. No jakich, finansowych? No, nie wiem. No żadnych, no tylko takich. No. A w sumie to po co? Żeby podrywać dupery. Ty miałeś kapelę? Nie, ja mam teraz kapelę. Z tobą zresztą. No wiem, to mnie trochę przerażam, ale wydrukowałeś mi tekst, czy tam będziemy improwizować? Będziemy improwizować. Ojej, wyjdzie z nas słowiańska dusza. Jest Maciek. Maciek jest basistą. Cześć Maciek. Cześć. Maciek wyjął jakiś dziwny pas. Czy chcecie ze mnie zrobić pokraka? Ta telewizja nie ma szyldu. Tutaj nie wiadomo, co się dzieje. No właśnie, głupia sprawa. Ja wiecie, ja tutaj... Powiedz lepiej mi, mój drogi, bo to jest rzecz, która nurtuje wszystkie twoje fanki. Masz dziewczynę? No, jestem, no nazwijmy poszukujący. A, widzisz. Delikatnie. A można cię poszukać pod jakim adresem? Ale chodzi ci o kod pocztowy? No. 00743. Czyli Warszawa. No tak. Mokotów. Tak. Okej. Okay. Warszawa, Mokotów. Dolny Górny. Piotr Kędzierski. Słyszałem, że jest taka szansa, że jak ci się wyśle swojego kędziora normalnie, to nie, reagujesz? Nie, ale na włosy czy reaguje? Nie mam fetyszu włosów. Nie masz fetyszu. A jest takie schorzenie, że ludzie jedzą włosy. Wyobrażasz sobie, to jest obrzydliwe. A ty masz jakiś fetysz, czy nie? Piersi. Poważnie. No jasne. Ale z kurczaka, rozumiem. No, tak, lubię zingery, wiesz. Piersi z kurczaka, nie mogę się opanować. Nie, no w ogóle piersi. Myślę, że to jest uniwersalne. Ale lubię takie, że duże? Nie. A jakie? No lubię kształtne piersi. I to nie oznacza duże, po prostu lubię. No masz, no jak widzisz na przykład pierwszy raz coś, tak? Nie wiem, na samochód. Przykład. Tak, samochód. I myślisz sobie, jest fajne, tak? I to może być na przykład, jeżeli jesteś naprawdę z bokiem, możesz powiedzieć, że nowy Beetle jest spoko, tak? Okay. Ale potem popatrzysz i zobaczysz G-klasy i też powiesz, że jest spoko, tak? Oczywiście. No ale o Daci Logan nigdy nie powiesz, że jest spoko. Nie. No właśnie, więc, a to wszystko jest samochodem i trudno to jakoś zdefiniować, ma cztery kółka, więc ja po prostu jestem
Na pierwszy rzut oka, jak mi się pierś podoba, to super. Cała reszta dziewczyny też jest jakaś istotna? Czy... Jest, oczywiście. Twarz jest istotna, mózg jest bardzo istotny. Czyli lecisz na dziewczyny inteligentny, czy raczej mało inteligentny? Ja bo mózg jest, może być istotny w dwie strony, nie? Można no. chcieć inteligentnej dziewczyny, a można chcieć takiej bardziej mniej inteligentnej. Takiej, ja która... teraz chcę tylko inteligentną. Rozumiem. Czyli piękne piersi i inteligentna dziewczyna. Tak, i piękna twarz. No i coś takiego się zdarza? Kombo. Rzadko. Dlatego jestem. A to by się zdarzyło kiedyś? Sam. Ja tam pojechałem i wydaje mi się, no, ja nie miałem celu, żeby wygrać ten program. Ja chciałem się dobrze bawić. Słuchaj, bo ja słyszałem plotkę. O Jezus Maria, jaką? Słyszałem, że byłeś z taką dziewczyną, byłeś podobno, już nie jesteś. Z taką dziewczyną, która łączy i ma fajny mózg, i ma fajny pierś. No może, no kto? I nazywa się jak kwiat. Jak kwiat? Jak malwa. Malwa. A jaki malwa? Malwa, jaka malwa? Malwina. To moja koleżanka była. Malwina to jest twoja koleżanka. No, moja, oczywiście, że moja koleżanka. Skąd to znasz takie w ogóle informacje głupie? Aż mi się wybił z podniecenia, zobacz mikrofon. W ogóle ja nie wciągnę się w takie historie. Ja nie mogę się wypierać, że kogoś znam, no bo to jest głupie. Czyli Malwinę znasz? Dwie nawet. Dwie Malwiny znasz. Czekaj, może ci go, że nie będziemy z tego robić tajemnicy, że musimy nagrywać cię, prawda? Że musi być słychać dźwięk. Malwa mówi coś innego, ja wiesz? Szedłem, chciałem zapalić papierosa, a ty na mnie nakrzyczałeś. Tak. Ostatni raz, w której papierosów nakrzyczała moja matka, jak miałem 13 lat. Nie wolno palić papierosów. Można. Nie wolno palić papierosów. Nie, ja to mówię z pełnym... jesteście świadomi zagrożeń swoich i robicie to świadomie, to dlaczego nie? A powiedz, jeżeli wybierasz papierosy w sklepie, to które wybierasz teraz? Z tymi takimi zębami? Czy te dzieci na przykład, które umierają? Z dziurą. Trochę o to... Ale podobno jakaś kobieta dostrzegła na tym zdjęciu swojego ojca. To był, naprawdę, to straszna historia. Powiedz mi, co z tą Malwiną? Słuchaj, ty się zachowujesz jak Snowden. Po prostu rzucasz mi takie ogryzki, a ja mam się jak ta głupia gawieć po prostu za tym lecieć. Dobra, uznajmy w takim razie, że nie masz dziewczyny i że Malwina to jest w ogóle... Ona coś konfabuluje. Ja nie wiem, która Malwina. Nie wiesz, która, w ogóle nie wiesz, która Malwina. Ja znam jedną Malwinę, ale nie wiem, czy mówisz o tej Malwinie. Zostawmy w takim razie temat Malwiny. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, dlaczego chciałem, żebyś do mnie przyszedł. O Jezu, bo chcesz mnie obrazić. Nie. Nic. Chciałbym, słuchaj, żebyśmy pomogli takim moim koledze. Hej, chrząszcz brzmi głucho w trzcinie. Jeżeli chodzi o osoby starsze, to ja zawsze w to wchodzę. A skąd wiedziałeś, że to chodzi o osobę starszą? Bo ty mi wcześniej powiedziałeś to przed programem. No, że ty jesteś że państwo tego nie wiedzą, ale zadzwoni do mnie i jeżeli chodzi o Malwinę, to nie piszcie słowa, tak? Ale jeżeli chodzi o to, co ci powiedziałem przed programem, to że cię ochrzeniłem za papierosy i tak dalej, wszystko wyśpiewasz. Tak. Słuchaj, więc rzeczywiście chodzi o takiego mojego kolegę Wojtka. Słyszałem coś o Wojtku. Wojtek jest czarodziejem wiślanym. Proszę państwa, starym Lovelasem to ja byłem lat temu 47, a Lovelasem w ogóle zacząłem być lat temu 67. Był harcmistrzem, ma dzisiaj 86 lat, mówię zupełnie poważnie. Ma 86 lat i uwaga, żyje sam, nie ma pieniędzy, nic nie widzi, żyje wspomnieniami, ma cudowne mieszkanie muzeum. To jest pantofelek, który dostała moja żona. Moja żona, żeby miała do wnętrza łódki. A teraz symbolizuje naszą miłość, naszą wspólną jazdę przez życie. I teraz problem polega na tym, że ma też kuchnię, w której wszystko jest pokryte 5-centymetrowym brudem. No bo jest niewidomy i nie może... Zgadza się. I teraz chciałbym, żebyś pomógł mi znaleźć ludzi, którzy pojadą do niego. On mieszka w Warszawie na Muranowie. Pojadą do niego i posprzątają mu kuchnię. No, tak jak ci powiedziałem, ja w to wchodzę. Tak? No jasne. Dobra, ale zadanie będzie trochę trudniejsze niż tak po prostu, że wiesz, że pojedziemy... Tego mi nie mówisz. Zaapelujemy, wiesz, powiemy, ale fajnie by było, żebyście Wojtkowi posprzątali kuchnię. No, jeżeli to jest słuszna sprawa, to tak, chyba że chcesz mnie upokorzyć i zrobić ze mnie pokraka. Chcę cię upokorzyć, zrobić z ciebie pokraka. Ale wchodzisz to ze mną. Tak, poczekaj. Czyli tylko ja jestem tą pipą, która się to robi. Tak, ja wiem, że ty lubisz takie, lubisz stroje uliczne, prawda? Street art lubisz i tak dalej. Tak. Pomyślałem więc, że zrobimy lekki street art. Bardzo mnie to niepokoi. No właśnie. Przej, powiemy coś o tym, czy nie? Jak chcesz, to prezent dla ciebie. Nie to jest prezent dla mnie, okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że Piotr Kędzierski, mój drogi przyjaciel, kolega, więcej znajomy. Niż przyjaciel, mniej niż kochany. Okej, okay, niech tak będzie. Wydaje teraz takie pismo. New ones.
I to jest całe pismo street artowe. I w związku z tym, słuchaj, chciałbym, żebyśmy się przebrali. Dobrze. Martwi mnie to, ale dobrze, no, skoro słowo się rzekło. Okej, okay, idę po twój strój. Dobrze. Ja chciałem powiedzieć, bo to się nagrywa, chciałem powiedzieć, że żegnam, że mi nikt za to nie płaci. Ja tu przyszedłem, bo on mnie poprosił po koleżeńsku. I nie wiem, co się święci, ale idea jest słuszna. Trzeba wspierać. Słuchaj, najpierw taką czapkę. Nie, nie, gestapowska czapka. Nie, nie ma mowy, naprawdę. Nie, jest nie to jest jakiś ten, marynarz NRZ. Dobra, z czapką były żarty. Słuchaj. Kędzior. Ale nie, poczekaj, ale co to jest za strój? Poczekaj. Zobacz. To jest ładne. Skrzydła. To jest taki to jest liberacze. To jest piękny strój ptaka. Tak. No, nawet marki niemieckiej. Prawda? A to akurat nie, to nie ma znaczenia. Ta marka nie ma znaczenia. Czy ty idziesz ze mną? Ja idę z tobą. I zobacz, ja pójdę w czymś takim. Żeby było sprawiedliwie, okej? Okay? No dobrze, no. No i co, poczekaj, ale co my robimy? Bo pójście w stroju jest, wiesz, no. Słuchaj, zakładamy te dwa stroje, ja biorę gitarę. Dobrze, i co? I ja, i poczekaj, ale jak ty to widzisz, że podchodzi? To jest mój monodram pod tytułem Kupa Śmichu. Mój przyjaciel Piotr Kędzierski, Kędzior. Zaimponował mi, że zgodził się wyjść ze mną na ulicę w dość nietuzinkowym stroju. Kędzior, możesz się pokazać! Ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Wyglądasz pięknie. Wyglądasz pięknie. Dzień dobry, czy będziesz moim ptakiem? Moją ptaszycą? To robię to dla pana Wojtka i zamierzam przełknąć tę pigułkę upokorzenia. Dla pana. Wspaniale. Ja polecam. Przecież nawet nie przejrzałeś, kłamczuchu. Polecam, dlatego że wydaje to czasopismo bardzo odważny człowiek. Słuchajcie, no bardzo fajny ten magazyn, ale wszystko o butach jest. Idziemy. Proszę. No dobrze. Starszego człowieka, stąd ten mój kontrowersyjny ubiór. Jeżeli spotkacie kolegę Tomka Ziółkowskiego, proszę go ode mnie pozdrowić, to mój ulubiony rajder. Od jakiego wieku jest się starym grzybem? Ojej! No ja myślę tak 45. Proszę o zachowanie dyskrecji, chłopcy. Proszę jakieś Oli dla mnie w takim razie. No poproszę o Oli, zróbmy jakiś kolektyw, jest skateboardowo-muzyczny kolektyw. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ten utwór jest, proszę Państwa, dla mojego przyjaciela Wojtka, który jest stary i który potrzebuje miłości i pomocy. I my z kolegą Betlejewskim, to jest ten artysta obok mnie, zaśpiewamy piosenkę, mimo że nie umiemy śpiewać. Przynajmniej ja. Nawet nie wiemy, jak leci ta piosenka. On mnie do tego zmusił i nie płaci. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Tak? Rafał Rze! Don't worry, proszę about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rastafari! Dzień dobry. O tak, co dalej, jak to leci? One of his morning, smile like a rising sun, three little birds with my doorstep. Ja nie wiem dalej. Singing sweet song. Oh,
sytuacja jest prosta. W tym sezonie nie robię programów TTV, dlatego postanowiłem przenieść się do YouTube'a. Bardzo cię proszę o subskrypcję, gdyż sam dla siebie to mogę mówić, ale wolałbym do publiczności. Pozdrawiam! Jako, że jestem prawie tak sprawny jak Robert Lewandowski, to każde zadanie prawie mnie pokonało. Hej, chrząszcz brzmi głucho w trzcinie, hej, wieje wiatr od lasa, hej, nie masz to jak życie starego Lovelasa. Słuchaj, byłeś bardzo dzielny. Panie Betlejewski, że z wiekiem robienie z siebie głupka jest cięższe niż to było kilka lat temu, ale ta trema przechodzi, jak sobie myślisz, kurczę blade, ty robisz coś głupiego, ale komuś możesz pomóc. Prawda? Prawda? A poza tym robienie czegoś głupiego jest jakieś takie, nie masz takiego wrażenia, że to trochę rozbraja tą całą rzeczywistość? Tak, i nawet ja się ucieszyłem, że ci chłopcy stanęli i popatrzyli sobie na mnie i pewnie w głębi serca powiedzieli, jaki głupi starszy pan, a jednak. Śpiewaliśmy się dla Wojtka, który ma 86 lat, ledwo widzi, nie jest w stanie zadbać o własne mieszkanie, nie ma pieniędzy. Jego wielkim marzeniem jest wydawanie książek podróżniczych, czego już pewnie nigdy nie zrobi. I teraz to, o co my apelujemy tutaj z kolegą Kędziorem w tak bardzo dzielny sposób. Wy też możecie zrobić coś fajnego. Tak, towarzyszącym mi w tej sytuacji jest to, żeby znalazł się ktoś, kto chciałby pomóc Wojtkowi i posprzątać mu kuchnię. Ta kuchnia wygląda dość okropnie. Czy ja mogę dodać coś od siebie? Oczywiście. Że jak ktoś się zgłosi, to ja samemu kupię gąbki i przyjdę i posprzątam razem z nim. Czyli zrobimy to w duecie. To jest zajebista deklaracja. Słuchaj, Peter, bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję. To było zajebiste. Ja dziękuję. Czy ja mogę już się przebrać i pójść normalnie, bo ja mam, wiesz co, ja mam rodzinę i tak? Znajomych i... Słuchaj, ja zrobię tak, żeby tego nikt nie zobaczył. A to poza internet nie wyjdzie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy ja już mam iść, tak, czy jeszcze posiedzimy? Dobra, idziesz. A piwko chcesz? Nie, nie piję. Wiesz? Nie. Bardzo dobrze, tak jak ja. Ja też nie piję, bo alkohol to twój wróg. No, najbardziej kochałem żonę całe życie. To była miłość, Potężna miłość była. Bardzo piękna, potężna miłość.